Tryb konserwacji, czyli czasowe zamknięcie dostępu do naszej strony internetowej, możemy wykorzystywać z różnych powodów. Z reguły jest to związane z jakimiś zmianami, które przeprowadzamy na naszej stronie internetowej i nie chcemy, aby ktokolwiek był świadkiem tych zmian. I w takiej sytuacji najprościej posłużyć się jakąś wtyczką, która tego typu zadanie realizuje. A wtyczki można podzielić przynajmniej na dwie grupy: te, które realizują to zadanie i te, które realizują to zadanie, a jednocześnie pozwalają nam utworzyć jakąś ładną stronę. Która informuje o tym, że jakieś zmiany są właśnie przeprowadzane na serwerze. Ja jednak proponuję skupić się na tej pierwszej grupie, a konkretnie na wtyczce, którą z reguły wykorzystuję, mianowicie Restrict Site Access. W moim przypadku wtyczka jest już zainstalowana na serwerze. Jest to wtyczka autorstwa J.K. Goldmana. I zanim ją włączę, chciałbym tylko pokazać, co ta wtyczka dodaje do panelu admina. Także po włączeniu i po przejściu do sekcji ustawienia, czytanie. Nowe opcje pojawią się na samym dole tej karty. Także ja ją włączę. OK, i przejdę do ustawień z poziomu wtyczki, czyli ustawienia, czytanie i przewijamy na sam dół. I tak, w sekcji Widoczność witryny pojawiła się nowa opcja, czyli ograniczy dostęp do strony. My tą opcję musimy zaznaczyć, i tym samym uzyskujemy dostęp do pozostałych ustawień. W pierwszej sekcji znajdziemy cztery opcje, które mówią wtyczce co ma zrobić w momencie, w którym ktoś dostanie się na naszą stronę internetową. Ja mam aktywną trzecią opcję, czyli wyświetl prosty komunikat. A treść komunikatu możemy oczywiście zmienić, jak i sformatować za pomocą podstawowych znaczników HTML. Oprócz tego odwiedzających możemy przekierować na stronę logowania. Możemy również przekierować na inny wskazany adres. Jaki? Możemy im wyświetlić dedykowaną stronę, którą przygotujemy na zapleczu WordPressa. Także przechodzimy do strony, dodaj nową. Następnie szykujemy taką stronę. Zaznaczamy ostatnią opcję i wybieramy ją z rozwijanej listy. Ostatnia sekcja dotyczy adresów IP, które mają być nieuwzględniane przez wtyczkę, a to oznacza, że z tych adresów IP możemy tak czy owak dostać się na stronę internetową. I tak, te adresy możemy oczywiście usuwać. Możemy umieszczać tutaj adresy naszych znajomych, tak aby mogli się zalogować do WordPressa. Także wprowadzamy adres IP, klikamy Dodaj oraz Możemy umieszczać tutaj własne adresy IP, korzystając z polecenia: Dodaj mój adres IP, a następnie zapisz zmiany. Z reguły jednak większość użytkowników dysponuje dynamicznym adresem IP, czyli takim adresem IP, który jest zmieniany na poziomie dostawcy internetu. Jeżeli adres IP ulegnie zmianie, to nie będziemy mogli oglądać naszej strony. Oczywiście będziemy mogli się zalogować, przejść do ustawień, dodać bieżący adres IP, zapisać zmiany i powrócić na naszą stronę. Ale zobaczmy mniej więcej jak to wygląda w praktyce, także ja usunę mój adres IP, zapiszę zmiany i się wyloguję. I widzimy, że stosowny komunikat został wyświetlony w oknie przeglądarki, ale my możemy teraz dodać do adresu internetowego ukośnik, nazwa pliku logowania, czyli wp-login.php i możemy zalogować się do strony internetowej. Jeżeli jednak będziemy mieć problemy z zalogowaniem się lub wtyczka nie będzie działała prawidłowo lub też inne wtyczki, które wykonują podobne zadanie nie będą działały prawidłowo, to najprościej jest przejść na serwer, do katalogu WP Content, Plugins. Szukamy nazwy naszej wtyczki, klikamy prawym przyciskiem myszy, zmień nazwę. Zmieniamy nazwę, zatwierdzamy i tym samym wyłączamy naszą wtyczkę. No dobrze, ale wykorzystując tego typu wtyczki powodujemy, że tak czy owak użytkownik dociera do naszego WordPressa. To znaczy ma dostęp do domeny. I może wejść w interakcję z plikiem logowania. A to oznacza, że WordPress cały czas działa w tle i przesyła zapytania do bazy danych. Oczywiście nie stanowi to większego problemu, jeżeli przechodzimy w tryb konserwacji powiedzmy na kilka godzin bądź też na jeden lub dwa dni. Ale jeżeli chcemy odciąć użytkowników permanentnie, powiedzmy pracujemy nad stroną, nie jest jeszcze gotowa, na razie wyjeżdżamy, nie będziemy nawet do niej zaglądać, to musimy odciąć użytkowników na poziomie konfiguracji naszego konta serwera współdzielonego a to oznacza, że musimy posłużyć się plikiem htaccess. Zanim jednak przejdziemy do tego kroku, jeszcze się zaloguję do mojego WordPressa i dodam IP do ustawień wtyczki blokującej dostęp do strony. OK, ustawienia, czytanie, dodaj mój adres i zapisz zmiany. Voilà. No dobrze, przejdę następnie na serwer FTP, do głównego katalogu WordPressa, gdzie znajdziemy plik htaccess. Następnie przeniosę go na dysk twardy i otworzę go w edytorze brackets. Następnie muszę skopiować odpowiedni fragment kodu, także przejdę do notatnika, zaznaczę ten fragment, czyli tryb konserwacji plus komunikat, a komunikat zamknięty jest w znaczniku Hayden, czyli strona w trakcie konserwy plus znacznik paragrafu wracam po obiedzie. Także zaznaczam cały ten blok, skorzystam z Ctrl C. I wprowadzę w tym miejscu, zapiszę i ponownie prześlę na serwer. OK, i przejdę do WordPressa. W ten sposób permanentnie zamykam dostęp do mojej strony internetowej. Jeżeli skorzystam z ukośnika wplogin.php, to uzyskuję dokładnie ten sam komunikat. Inna alternatywna metoda to zamknięcie dostępu do strony internetowej. Z wyłączeniem konkretnego IP, czyli właściwie uzyskujemy dokładnie ten sam rezultat, co przy wykorzystaniu dedykowanej wtyczki. Ja powrócę do mojego pliku ht access. Dobrze, zaznaczę ten fragment i usunę, i przejdę do notatnika. Wybiorę tryb konserwacji plus IP. Dobrze, na razie nie będę wprowadzał IP, tylko wprowadzę ten kod w tym miejscu, zapiszę i ponownie prześlę na serwer. Ok. I odświeżę stronę. W tym miejscu mój usługodawca wyświetla stosowny komunikat, a ja powrócę do pliku HT Access. Dobrze? I podmienię ten fragment na mojej IP. Także ja przejdę do ustawień czytania i skorzystam z IP, które zidentyfikowałem na bazie wtyczki blokującej dostęp do strony internetowej. Dobrze? Powracam do Brackets i podmieniam ten fragment kodu. Zapisuję. I ponownie prześlę plik na serwer. Następnie odświeżam. Oczywiście moje IP mogę pobrać z ustawień czytania z racji tego, iż nie odświeżyłem tej strony po przesłaniu pliku HT Access na serwer. I w ten sposób mniej więcej prezentuje się zamykanie dostępu do WordPressa z wykorzystaniem wtyczki, jak i z wykorzystaniem pliku HT Access. Także pamiętajmy, iż zanim zaczniemy w ogóle zabierać się za zamykanie dostępu do naszej strony. Zidentyfikujmy nasz adres IP.